Ostatni tygodnie naszej piłce to jest duża dywagacja ogólnie różnych kwestii. No i jedną z tych kwestii jest Matty Cash, ogólnie postać Mattiego Casha. I w tym filmie chciałem trochę o nim pogadać, dlatego że może być różnie z nim i chciałem przeczytać swoją opinię ogólnie odnośnie tego wszystkiego, odnośnie Casha, odnośnie tego, co się dzieje i czy powinno się go powoływać. Zacznę może od tego, że jeszcze kilka miesięcy temu prawdopodobnie byłbym w gronie ludzi, którzy nie chcą już Mattiego Casha powoływać, dlatego że chodziłem z założenia, że ten czas, który miał w reprezentacji, to był wystarczający czas, żeby coś pokazać i wydaje mi się, że on nie pokazał do tej pory mówię, w kadrze nic. Nie było takiego meczu, po którym bym powiedział, że Matty Cash był jakiś niesamowity, że mecz był wygrany dzięki Mattiemu Cashowi. Po prostu Matty Cash był. To jest coraz bardziej, czułem od niego, że jest kontuzjowany coraz bardziej dociekają mu urazy i tak też było w tym przypadku. Tak też było w meczu eliminacyjnym do Euro z Czechami. Jakoś tak stwierdziłem, że nie ma to zbytnio coraz więcej sensu, żeby go powoływać, bo też czułem od niego, że on jest, powiedziałbym, że słaby wtedy na reprezentację, no i stwierdziłem, że damy mu spokój. I też tam widziałem różnych ludzi, którzy wtedy byli troszeczkę zaznaczeni tym, że Cash nie zostaje powołany. Zacznijmy już od Euro, bo na Euro nie został powołany podobno z powodu kontuzji. To zostało tam niby wyjaśnione przez Casha i jego rodzinę, że był gotowy do grania. Naleczono decyzję trenera. Później we wrześniu dostał kontuzji, którego wystrzeliłem, jak widzę, na Premier League na spotkaniu z Leicester, Evertonem, Wolves i Ipswich. I jak patrzę na Premier League, tak ogólnie mam tutaj mecze z Tottenhamem, to tak. 17 z West Hamem, później był mecz z Arsenalem i niedawno z Manchesterem United mecze. To są jedyne mecze, w których Cash zagrał. Tak patrzę. Tylko z United 90 minut, z West Ham 82, z Arsenalem 16, więc zakładam, że tam już wtedy była ta kontuzja. Też się nie popisał. Ja miałem coś takiego z tym Cashem, że no po co w reprezentacji gość, który wydaje mi się, że się nie przykłada. I też były różne opcje, że Cash nie powinno się powoływać. Tam były chyba dwa powody, że problemy z językiem polskim i tam był taki argument, że jak możemy nie powoływać człowieka, który gra w Premier League i Lidze Mistrzów. Dla mnie argument gry w Premier League to nie jest, będę z wami szczery, żaden argument, dlatego że my mamy Jakuba Kiwiora i mamy Kubę Modera. Obaj są piłkarzami Premier League, tak? I Moder po powrocie po kontuzji może nie wygląda też jakoś rewelacyjnie. Ale czuję od niego, że rzeczywiście chce wrócić, chce być w jak najlepszej formie i prawdopodobnie możemy się spodziewać po nim, jeżeli zmieni klub, bo Brighton się nie łapie, że naprawdę to będzie najlepszy środkowy pomocnik w tej reprezentacji. Kiwior no ostatnio też po Euro miał troszeczkę słaby okres. Też był w Arsenalu. Też po prostu Kiwior potrzebuje grania i wtedy to jest naprawdę zawodnik. Cash no niby też gra, to też jest gra i dla mnie to też nie było takie. Teraz jeszcze sprawdzałem sobie tą Ligę Mistrzów Aston Villa. Na razie wiadomo, były dwie kolejki z Bayernem i z Young Boysów dla Aston Villa. Z Young Boysami wtedy chyba już miał kontuzję, to nie grał, a z Bayernem nawet nie wszedł. Więc jest fajnie, że gra w Lidze Mistrzów, tak? Oczywiście jeszcze jest paręnaście kolejek, więc pewnie zdąży zadebiutować Cash i zagrać bardzo dobry mecz. Ale to do mnie nie trafiało po prostu, takie rzeczy.
A jeżeli chodzi o kwestie z językiem polskim, bo tutaj też podgrzał wywiad z Mateuszem Orgiem, który był niedawno tłumaczony. Nie było w tym wywiadzie w sumie nic innego poza tym językiem polskim, takiego do wychwycenia z całości tej rozmowy. Poza tym językiem polskim, że chyba Mati nie ma czasu na naukę i coś tam nie chce. Z jednej strony mówiłem, że frustruje mnie, natomiast nie wiem, czy to jest jakieś takie mega ważne. Ja uważam tak, fajnie jakby rzeczywiście chciał mówić po polsku, ale powiedzmy w stopniu, no żeby się po prostu wiadomo, dogadać z probierzem, dogadać się z chłopakami. Ale też nie uważam, że tu jakiś duży problem, przecież chłopaki, większość naszych reprezentantów, no powinno co najmniej znać język angielski. A z tego co wiem, to znają, bo to nawet chyba Świdziecki mówi, że chłopaki mówią po angielsku, więc to nie ma problemu z nim. I co? Ja tak nie byłem przekonany do tego kesza, żeby go powołać z powrotem. No ale pojawiły się mecze październikowe. Mecze październikowe dały mi do zrozumienia, że nasza obrona jest dosyć średnia, żeby nie powiedzieć tragiczna. I o ile pomijam kwestię Kiwiola, Walukiewicza, bo tu się głównie rozchodzi o duet Bednarek-Dawidowicz. O Bednarka poza tym samobójem z Portugalii, aczkolwiek to była taka sytuacja, gdzie no musiał popełnić takie ryzyko, no i niestety no strzelił samobója. Ale no w ostatnim meczach Bednarek jest naprawdę w miarę solidny. No nie chcę powiedzieć, że jest jakimś nie wiadomo jaką gwiazdą, ani jakimś nie wiadomo jakim obrońcą, ale wydaje się być całkiem ułożonym zawodnikiem. Wydaje mi się, że jest całkiem pewny i nie czuję od niego jakiegoś wiadomo jakiego poziomu, ale jest to zawodnik na pewno poprawny. O, poprawny, bo wcześniej nie wiedziałem jak był poprawny. Wydaje mi się, że to jest najlepsze określenie, poprawny po prostu. Jeżeli chodzi o Dawidowicza, to ogólnie może powiem po prostu o meczu z Chorwacją. Po meczu z Chorwacją ten człowiek, Paweł Dawidowicz, na listopad nie powinien już dostać powołania, tym bardziej nie powinien w ogóle, wydaje mi się, że już w ogóle dostać powołania, jeśli my myślimy poważnie o grze na Mundialu 2026. O ile samą grę na Mundialu, wiadomo, że jeszcze długa droga do tego, ale sam się nie stresuję, ponieważ z tego co wiem, Mundial ma być rozszerzony, więc będzie więcej drużyn, więc będzie więcej miejsc dla drużyn z Europy, więc będzie więcej, większa szansa na dostanie się Polski. O tym bym był na razie spokojny, nieważne jaką grupę byśmy dostali. Chyba, że dostaniemy jakąś, nie wiadomo jaką grupę śmierci, ale w to też jakoś nie chce mi się wierzyć po prostu. I co, przyszły te mecze październikowe. Zobaczyłem tą naszą obronę, co się tam dzieje i stwierdzam, że jednak ktoś by się przydał. I ostatnio też widziałem, że tam robisz, że tam z dwóch zawodników odwołanych przecież probierze, Grabara i właśnie Cash. No ale ja uważam, że w przypadku Cash'a, bo tak, on teraz wraca z tym Manchesterem United. Następne mecze ja wam powiem zaraz, jakie są. Tylko są już odpali, bo przygotowałem się. To jest tak, jutro. Czyli to jest 19 października w sobotę. Grają z Fulham. Później we wtorek mają Bolonię. W sobotę, w następnym tygodniu jest Bournemouth. I następny mecz jeszcze to jest już w listopadzie z Tottenhamem. To są powiedzmy takie cztery mecze następne. Tam jeszcze jest z Puchar Ligi Angielskiej na 8 z Crystal Palace. To jest takie 5 meczów. Powiedzmy, jeżeli przez te 5 meczów Cash naprawdę dobrze się pokaże, powinien dostać powołanie. Dalej nie pojmę tego argumentu powiedzmy z Premier League ani tam z tą Ligą Mistrzów, ale jakby na przykład z Bolonią zadebiutował, bądź później będą grali z Brugią, jak widzę, no to uważam, że naprawdę powinien dostać szansę. W listopadzie jedno jeszcze na temat jego kasza, natomiast też to jest też ciekawe, co robi Probierz w tej reprezentacji, bo dużo osób mówi tak, że to widziałem też na przykład Tomka Ciąkały, że tak w słabym meczu z Chorwacją odstawił Bogusza, że po meczu z Portugalią powinno się ustawić Wiedele. Ja uważam po prostu, że to jest takie typowe szukanie dla niego w meczach, kiedy on ma tą kadrę, szukanie nowych rozwiązań. I może, wiadomo, że może Bogusz no nie jest to nie sprawdził się w miarę dobrze w tym meczu, ale
załóżmy będą te eliminacje. Naprawdę w tych eliminacjach Mateusz Bogusz może mieć jeden taki mecz, który naprawdę zanotuje na przykład dwie bramki i pokaże się z dobrej strony i zostanie powiedzmy czwartym napastnikiem za na przykład Świdra, który w ostatnim czasie Świderski i słabo wygląda w tej reprezentacji. O Jedele to jest jeszcze młody ziomek, więc ja mu daję po prostu jeszcze czas. Zobaczymy, jak to będzie z tą Legią, bo się po prostu zastanawiam nad tym. Też zobaczymy, jak będzie z innymi zawodnikami, czy dostaną też szansę. I tyle to. Tak naprawdę byłoby wszystko. Dajcie znać, co wymyślicie. Ja się z wami żegnam. Elo.